Dzień dobry kochani, witam w kolejnym odcinku Karol na przeglądach pompy ciepła i dzisiaj chciałem Wam pokazać po pierwsze instalację, której jeszcze nie widzieliście na kanale, bo nie dotarłem tutaj do chłopaków na montaż i przedstawić jak wyglądają dane z przeglądu pompy ciepła. Będziemy się podpierać tylko sterownikiem, ponieważ kochani niestety, ale mamy tutaj coś takiego jak licznik energii, osobno dla grzałek i pokazuje on 0,0, osobno dla sprężarki niestety nie pokazuje nic, ponieważ się normalnie schrzanił, no i tyle. Ale myślę, że tej rozbieżności zbyt dużych nie będzie, można przyjąć 10-15%, ponieważ mamy do czynienia z dość dużym urządzeniem. TICAP 9 czy 12 typu? 9. 9. Kochani, jeżeli chodzi o budynek, który tutaj mamy, 100% grzejniki, zaraz zobaczycie jaka jest krzywa grzewcza, czy tutaj klient musi grzać do jakichś maksymalnych temperatur, czy nie. Czy grzejniki były wymieniane przy montażu pompy ciepła, czy nie? Nie. Zostały stare, więc zobaczymy jak sobie to radzi. Jaka temperatura w domu, bo to jest najważniejsze. No na pewno jest 21-23 stopnie, takich, nie zimniej niż 21, a do 23, no chodzimy po prostu w łajdkach, można powiedzieć, u siebie. Okej, ja przy 23 jednak dalej w podkoszulku. Ale nie jest to najzimniej, nie jest to wyobrażenia pesymistów mówiących o pompach ciepła, że jak będziesz miał pompę ciepła, to jedynie, ja nie wiem, 19 stopni i ubierz sobie kurtkę, bo będzie masakra. Trzeba powiedzieć na pompkę, że to jest jeszcze fantastyczny duet, ponieważ mamy fotowoltaikę na starych zasadach. I jak to wychodzi? Jak to wyszło za ostatni sezon? No za ostatni sezon dopłaciliśmy za cały rok, tak jak zaznaczam, że wszystko mamy na prąd. Wszystko w domu jest na prąd. 500 zł nas roczne utrzymanie kosztuje. Ile jest fotowoltaiki? 7,4. Czyli myślę, jeżeli by było 10 kWp, tak jak to jest, jak to było raczej w standardzie montowane na starych zasadach, to by tutaj wystarczyło. Opłaty by były tylko za przesył, ale to wtedy wiem, że tam jakieś masakry nie wychodzi, 200-300 zł za, chyba za cały sezon. Tak to, kochani, wygląda. Jeżeli chodzi o same parametry budynku, to czy budynek jest bardzo stary, nowy, jak to wygląda? No, budynek jest w 9, czyli 15 lat ma. Czyli nie jest jakiś mega stary, nie jest to stara budowla z lat, nie wiem, 70. czy tam 50., która została tylko z termomodernizowana. Z czego wybudowane? Z Maxa? Z Maxa jest zbudowany, 12 steropian jest. Grafit biały? Biały. Czy jest jakieś ocieplenie na podłodze tutaj, czy nie? No, tak, jest dycha, jest steropian, tak samo. No, u góry jest 20 wełna. Czyli można powiedzieć, że takie standardowe warunki, tak, jakie były wtedy, pewnie dokładnie, dla wytycznych technicznych, tak, które były wtedy. I teraz może, kochani, płynnie przejdziemy sobie do sterownika, pokażę Wam z użycia, czy mamy tu jakieś błędy i tak dalej. No i trochę o tym opowiadam. Więc lecimy, bez spoilerów. Widzę, że jest harmonogram. Czy harmonogram jest na co? Na zgrzanie ciepłej wody użytkowej? No, czy się harmonogram? Czy nie jest harmonogram, tylko ktoś go załączył, a tak naprawdę on nie jest aktywny? Może nie ma ustawienia, a zaraz zobaczymy. Dobra, lecimy sobie standardowo. Czy są tu jakieś błędy? Popatrzcie, błędów nie ma. Sprężareczka wygląda tak. Ilość włączeń jest większa niż całkowity czas działania, ale ta proporcja jednego do drugiego wygląda dalej bardzo dobrze. Mamy praktycznie 1:1. Można by tu było, trzeba zobaczyć na te harmonogramy, można by było jeszcze w okresach przejściowych włączyć sobie ewentualnie tryb cichy na trójkę, na dwójkę, do temperatury 0, minus 5 powiedzmy, używać trybu cichego i wtedy wydłuży nam się też cykl pracy i zwiększy się jeszcze energooszczędność tego urządzenia. Ok, przechodzimy dalej. Grzałka, to co się spodziewamy, czyli 0,0. I lecimy do monitoru poboru energii, historycznie, produkcja, ciach. I mamy w grzaniu 3900 poboru. Jeżeli chodzi o odnośnik chłodzenia, nie ma. Jeżeli chodzi o grzanie ciepłej wody użytkowej, 1000 kWh. Jeżeli chodzi o produkcję, lecimy sobie na szybkęsa naprawdę. Mamy 16 000 w grzaniu,
mamy 0 chłodzenie, 3300 kWh, jeżeli chodzi odnośnie produkcji dla ciepłej wody użytkowej i COPy, czyli to, co Wam mówi stosunek energii pobranej do energii wytworzonej w grzaniu, 4,1, czyli można powiedzieć naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o COP dla zbiornika, 3,1, można powiedzieć nie najgorzej, troszeczkę można by to było jeszcze poprawić. Z czego to wynika? Zaraz zobaczymy, jaka jest nastawiona temperatura ciepłej wody użytkowej i czy możemy jeszcze coś tutaj zrobić ewentualnie w parametrach. Więc lecimy sobie, kochani, bo tutaj już nie mamy co do oglądania. Lecimy sobie standardowo. Najpierw ustawienia instalatora, ustawienia działania, grzanie. Zobaczmy nastawę temperatury zasilania, jak to wygląda na grzejnikach. Mamy krzywą minus 15 plus 15 dla tej generacji pomp ciepła H. Jest to maksimum, co możemy zrobić. Jest regulowana ona w całym zakresie. I powiem szczerze, ta krzywa jest ustawiona bardzo nisko. Jak na tą temperaturę, która jest oczekiwana i na to, co mamy, jeżeli chodzi odnośnie ocieplenia tego budynku. Zużycie też, można powiedzieć, dla takich parametrów było dość niskie. Jeszcze nie powiedzieliśmy o czym? O powierzchni ogrzewanej. Mniej więcej, czy to jest 160, czy bliżej 200? No na pewno jest no więcej, a jeżeli chodzi o metry kwadratowe, jeżeli licząc powierzchnię, no to to jest prawie po 100 metrów na tym, tylko 200 bym powiedział. No to są dalsze, są skosy, to u góry jest mniej, ale... Okej, czyli około 200, a pewnie użytkowej takie będzie w okolicach 180 metrów. No to powiem 42 przy minus 15 jest to bardzo dobry wynik. Pytanie jeszcze, czy nie była podciągana krzywa grzewcza właśnie przy tych mrozach? To plus 5, minus 5. Coś na pewno tam minimalnie, żeśmy tam jakieś 3 stopnie. 3 stopnie, czyli można powiedzieć, że i tak jest bardzo dobrze, bo 45, czyli grzejniki były przewymiarowane odpowiednio pod pompę ciepła. Jeśli by były jeszcze większe, no to mamy takiego klienta, który wypuszcza, on ma akurat generacji J urządzenie, tam jest do minus 20 i przy minus 20 ma nastawione chyba 37 czy tam 38 stopni i też daje radę, tylko że naprawdę no, budynek został dość mocno termomodernizowany i grzejniki wsadził bycze 3 płytowe. Ok, temperatura zewnętrzna wyłączenia grzania 13 stopni, chyba Pan zjeżdżał, tak? Zjeżdżałem, tak. I wystarczające, nie ma problemu. Tutaj na pewno jest jakaś oszczędność na tym. Delta na grzaniu 5 stopni, można powiedzieć standard przy grzejnikach. Układu Wam jeszcze nie pokazałem, ale zaraz Wam pokażę. Jest to układ bezpośredni z buforem na powrocie plus zawór różnicy ciśnień. Temperatura zewnętrzna włączenia grzałki minus 8, tylko ona, czy jest w ogóle aktywowana tutaj? Grzałka nie. Nie. Czyli nie wspierał się w ogóle i tak dalej. Maksymalny czas działania CO, standard pół godziny, godzina. Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika minus 5, też można powiedzieć standard. Więc tutaj nie widzę, dlaczego by miało być, jakby można było poprawić efektywność zbiornika. Jeszcze lecimy sobie, załączymy pompę. Nie mamy włączonego, popatrzcie, nie mamy tutaj piktogramu od grzałki, nie jest w ogóle aktywna. Zobaczmy sobie ten harmonogram, czy on w ogóle jest, czy nie jest. Nie jest. Czyli można powiedzieć, że ktoś go kliknął i tyle, ale generalnie nie był zaprogramowany, więc pompa i tak nie chodziła według harmonogramu. Co można zrobić, żeby zwiększyć efektywność grzania ciepłej wody użytkowej? Można zaprogramować sobie, jeżeli żyje Pan regularnie, żeby wtedy, kiedy jest na przykład, patrząc, że mam fotowoltaikę, wtedy, kiedy jest największa produkcja, czyli 12-14, dać zezwolenie na grzanie wody, wygrzać ją do wyższej temperatury nawet nieco i wyłączyć ogólnie w ogóle grzanie, wyłączyć w ogóle grzanie wody, czyli mamy tryb zimowy, mamy ustawione samo grzanie CO, mamy tryb letni, wyłączamy w ogóle pompę, ona się uruchomi normalnie, jeżeli mamy włączony harmonogram. Co to zmieni? Zmieni tyle, że będziemy mieli bardziej chłodną wodę i temperatura przez cały proces grzania wody nam się obniży. A teraz pokażę Wam, jak wygląda ta instalacja. Może przejdźmy na szerszy obiektyw. Tutaj mamy bufor na powrocie. Mamy separator, gdyż była to modernizacja. Standardowo zawór przełączający między CO a CWU. Tutaj jest wejście do rozdzielacza od grzejników, dobrze mówię?
No. Naczynie przeponowe na mosiężnej belce, szybko złączce i tak dalej. Dopuszczanie wody. Tutaj mamy bojlerek. Bojlerek to jest chyba... Tak, Weber W15. Tutaj macie jego tabliczkę znamionową. Generalnie jest to boiler z jedną wężownicą. I jak nisko my tu mamy czujnik temperatury, bo widzę, że temperatura jest dość... Tak, czujnik temperatury jest na tej wysokości, więc około 1/4 od dołu, może maksymalnie 1/3, więc on będzie też szybko reagował na zmiany temperatury, a dość dużo wody i tak ciepłej będziemy mieli tutaj. Więc uzasadnione jest, żeby włączyć tutaj harmonogram i żeby, jeżeli włączy się grzanie wody, tak, żeby tylko zgromadzona była jeszcze ciepła woda na górze, tak, ażebyśmy tutaj mieli coraz zimniejszą wodę i wtedy wężownica, jak pompa startuje na grzanie wody, to jest mniej więcej takie porównanie jak teraz, jakbyśmy grzali grzejniki, tak, do 45 stopni, a musielibyśmy grzać podłogówkę do 35 stopni. Spokojnie o te 5, nawet 10 stopni średnio spadnie nam temperatura przez cały proces grzania wody. Czyli co mamy? Oszczędność, bo pompa ciepła musi się mniej wysilać. Co jeszcze im powiemy? Czy jest jakiekolwiek zadowolenie w ogóle z tej instalacji? No. Czy to było warto zrobić, bo przedtem co był tutaj? Kocioł normalny na węgiel? Zawsze było ekogroszek. Ekogroszek. Zasobnikiem. Spalanie jakie 4 tony gdzieś? Czy? No, zależy od zimy, ale tak 3,5 do 4 ton było. No, ale jakby porównał teraz pompę bezobsługową, także... No inne życie, można tak powiedzieć. Warto to zrobić w ogóle czy nie? Ale oczywiście. Ale oczywiście. Kochani, to tak powiem. My jeszcze mamy wolny termin na montaż w tym roku. Nie wiem dokładnie, kiedy wyjdzie ten filmik, ale generalnie na dzień dzisiejszy jeszcze jesteśmy w stanie Wam zamontować pompę. Nie wiem, jak będą wyglądały decyzje rządzących i tak dalej, jak to się będzie kształtowało, bo zazwyczaj, jeżeli ruch w pompach ciepła się zwiększa, to właśnie to wszystko jest powiązane. Wiem, że jeszcze niektórzy czekają z wymianą na przykład kotła na pompę, zastanawiają się, czy iść w jakąś biomasę, dalej na przykład z węgla, czy w coś innego, ale jak widzicie, można inaczej, można być zadowolonym i nie piszcie w komentarzach, że ja Wam pokazuję tylko to, co chcę pokazać tylko fantastyczne pompy ciepła, bo jak coś jest chrzanione, jak są jakieś chrzanione wyniki, to staram się dojść do tego, dlaczego tak jest, żeby dać Wam też jakąś, może nie nauczkę, tylko że jakąś wyznaczyć drogę, że czasem, jeżeli macie złe, źle ustawione parametry pompy ciepła, będzie odbijać się to na zużycie, czy to w ciepłej wodzie użytkowej, czy to w grzaniu centralnego grzewania. Coś można, zazwyczaj coś można z tym zrobić i można zjechać na rachunkach, a teraz prąd, jakby nie było, jest drogi. Więc im więcej oszczędności dla Was, tym lepiej. Tyle chciałem Wam przekazać w dniu dzisiejszym. Teraz trzeba naparzać do kolejnego klienta, więc do zobaczenia w następnym przeglądzie pomp ciepła. Cześć!